Witam. Dziś chciałbym przedstawić to, co ostatnio zauważyłem w Boruto, czyli zmiany dotyczące postaci, które były głównymi postaciami w Shippudenie. Zapraszam do oglądania. Zacznę może od tego, co większość postaci ma wspólne i to totalnie mi się nie podoba. Pierwszą z takich rzeczy jest to, że większość jest dla swoich dzieci jak typowy żołnierz, a w zasadzie nie słuchają dzieci i rzucają jakimiś mądrymi tekstami, mówiąc: jeżeli tego nie rozumiesz, to jeszcze nie pora, by coś tam, coś tam. Przykład? Proszę bardzo. Rock Lee powiedział tak do swojego syna. Chodziło oczywiście o naszyjnik, co chyba każdy z oglądających wiedział, ale z perspektywy Metala mówił on o rzeczach dla niego niewiadomych. Tak samo co prawda nie do syna, ale Sasuke do Boruto, ale też było niejednokrotnie tak z Naruto dla Boruto. Sai podobnie zachowywał się w stosunku do Inojina. Jedynie chyba Choji i Shikamaru traktują swoje dzieci jak dzieci. Z tą różnicą, że Shikada jest mądry i zachowuje się już jak dorosły, co u nich jest normalne. Drugą rzeczą jest to, że nagle każdy z nich stał się ślepy. Ten nie zauważa, że coś jest nie tak, gdy Boruto używał narzędzia chyba w drugiej fazie egzaminu. Tak samo nikt kompletnie nie zauważył tego, że Boruto używał też tego już w końcowym etapie egzaminu. Naprawdę wszyscy, podkreślam, wszyscy wpatrzeni w dwóch bohaterów na arenie i nikt tego nie zauważył? Kolejną sytuacją jest to, jak Mitsuki chciał użyć trybu mędrca w walce z Shinkim. Dobra, powiedzieliśmy o ogółach, to teraz zacznę wymieniać poszczególnych bohaterów. Naruto stał się doroślejszy, jeżeli chodzi o mnie to na plus. Dużo bardziej rozsądny, zdystansowany, dociekliwy. Nie wierzy we wszystko, co mu mówią. Chciałbym go więcej w Boruto. Sasuke. Tutaj poprawiło się bardzo dużo według mnie, ponieważ bardzo nie lubiłem go w pierwszym Naruto, jak i przez większość Shippudena. Stał się postacią milszą, nie olewa totalnie wszystkiego, coś tam nawet gadał z córką, podoba mi się bardzo. Sakura. Tutaj nic nie powiem. Po 220 odcinkach Naruto i 500 odcinkach Shippudena przestałem po prostu zwracać na nią uwagę. Przepraszam bardzo. Choji. Chyba nic się nie zmieniło. Raczej to ta sama postać, przynajmniej nie widzę niczego na pierwszy rzut oka. Shikamaru. Sytuacja bardzo podobna jak wyżej. Postać ta sama, bardzo fajnie, że tak zostało. Zasłużył sobie na swoją funkcję. Ino. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, czy wystąpiła w Boruto. Nie przeszkadzała mi nigdy, więc pewnie nadal nic się nie zmieniła. Rock Lee. Zmiana zachowania w prawie 90%. Tylko czasem jest głupkowaty. Teraz wygląda co najmniej dziwnie, a jego ubrania wyglądają jak wyciągnięte ze śmietnika. Strasznie poważny, co nie pasuje do tej postaci. Ten. Dużo może i jej nie było w Boruto, ale już jako ekspertka od narzędzi poległa, a tak to nie wiem, czy cokolwiek się w niej zmieniło. Hinata. Nadal ta sama postać, co dla mnie bardzo, bardzo na plus. Nadal jest miła i pójdzie za Naruto w ogień. Jeszcze bardziej zyskała w moich oczach. Stała się po części pewniejsza siebie. Kiba. Nadal pewny siebie, tyle mam do powiedzenia. Shino. Co do zachowania, to chyba jest podobnie. Nadal mu przerywają w połowie zdania i ciągle chce coś tłumaczyć. Co do aparycji, to jakiś żart. Gara, Temari i Kankuro. Całe rodzeństwo jest nadal takie samo, na plus. Cytat z live'a. Gara został przelizany przez krowę po głowie. To by było na tyle z głównej obsady Shippudena. Mogę jeszcze tylko dodać, że Mei, Terumi i Anko wyglądają strasznie. Pierwsza jakby była babcią, a druga jest gruba. Podsumowując, mniej więcej jest pół na pół. Niektórzy zmienili się na plus, niektórzy bardzo na minus. Myślę, że powinni zostać tacy sami pod względem charakteru, albo przynajmniej stopniowo się zmieniać, a nie po prostu od tak. I to by było na tyle. Jeżeli macie coś do dodania, to zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się, na razie, cześć!